Odstrzał dzików w powiecie chrzanowskim jest realizowany w sposób bieżący. Na dzień dzisiejszy mamy odstrzelonych 199 dzików. Do odstrzelenia pozostało nam 73 dziki. Z uwagi na fakt, że pula, która została nam przyznana rozporządzeniem wojewody małopolskiego, wynosiła 272 dziki. Wirus ASF, wirus, który zagraża zwierzętom, ale czy zagraża też ludziom? Nie zagraża ludziom. Przede wszystkim chorują świnie, dziki, świniodziki. Jakie to ma przełożenie na chów świń w powiecie chrzanowskim? Powiat chrzanowski jest powiatem o charakterze przemysłowo-rolnym. My nie dysponujemy dużą populacją świń i dużą liczbą gospodarstw. W agencji restrukturyzacji mamy raptem 4 gospodarstwa aktywne, które utrzymują trzodę chlewną, więc nie ma tutaj skali dużej produkcji. Przy czym, jeżeli chodzi o skalę kraju, jest to dosyć duże zagrożenie, wręcz bardzo duże zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej, bowiem powoduje dosyć duże problemy później z pogłowiem trzody chlewnej z racji tego, że jedyną drogą do zwalczenia tej choroby to jest eliminacja stad zakażonych, więc to się przekłada również na sytuację ekonomiczną producentów. Powoduje to problemy w obrocie trzodą chlewną i w obrocie mięsem wieprzowym i produktami z mięsa wieprzowymi w obrocie krajowym, wewnątrzunijnym czy też z krajami trzecimi.